Być kobietą po czterdziestce, po co mam być wiecznie młoda? Po czterdziestce być nareszcie, w tym szaleństwie jest metoda. Czemu bać się każdej zmarszczki, czemu w lustro patrzeć z lękiem? Po czterdziestce życie jest dopiero piękne. Dzieci dawno odchowane, egzaminy wszystkie zdane i nie muszę się już męczyć z tym nudziarzem i tyranem. Mogę nagle rzucić wszystko, zacząć życie od początku. Może znajdę jakąś miłość gdzieś w Krynicy albo w Lądku Zdroju. Ekspansywną być kobietą, piąć się w górę, awansować. Może zacznę pisać powieść, grać na harfie lub malować. Tyle marzeń do spełnienia, tyle lądów do odkrycia. Niech mi tylko na to wszystko starczy życia. Już nie będę gonić w piętkę, prać, prasować, stać przy garach, obsługiwać wszystkich w koło, wciąż napinać się i starać. Kiedy robię bilans życia, to wychodzi straszne manko. Byłam żoną, matką, Polką, teraz pora być kochanką. Być kobietą po czterdziestce to jest ulga i nagroda. Jesień życia bywa piękna, chociaż lata trochę szkoda. Być kobietą po czterdziestce, niezależną, wolną, śmiałą. Trzeba wreszcie się odważyć, pójść na całość. Być nareszcie po pięćdziestce. Na to czekam, o tym marzę. Po sześćdziestce się rozkręcę, serio? I dopiero wam pokażę. Miałam czterdziestkę i miałam pięćdziesiątkę i mogę was zapewnić, że czterdziestka jest lepsza.